W Szwecji odwiedzamy Pawła Gabskiego. Hodowca ten w krótkim czasie uzyskał tutaj świetne wyniki. W poprzednim sezonie zdobył tytuł mistrza i wicemistrza Szwecji w lotach gołębi młodych oraz wicemistrza w lotach gołębi dorosłych. Dowiemy się, z jakich sławnych hodowli pochodzą jego gołębie, poznamy jego gołębnik oraz specyfikę lotowania w Szwecji. Zapraszamy do oglądania. Dzień dobry, witam hodowczynie i hodowców naszego sportu gołębiarskiego. Nazywam się Paweł Gabski. Na co dzień mieszkam tutaj w Szwecji, bardzo blisko Sztokholmu. Tutaj mam swoją hodowlę gołębi pocztowych, którymi gołębie, które lotuję oczywiście. No, przygoda moja z gołębiami zaczęła się krótko, można powiedzieć, bo hoduję gołębie 3 lata. W 2019 roku przywiozłem pierwsze gołębie młode, które służą mi w rozpłodzie do dziś. W roku 2020 pierwszy raz lotowałem gołębie młode. No generalnie tutaj są trzy hodowle, można powiedzieć, tych gołębi. Trzon hodowli to są gołębie, które wywodzą się od mojego kolegi Wiesława Bytnera z Iławy. To jest sekcja 0241 Iława. Pozdrawiam, Wiesiu. To jest taki trzon mój, hodowli. Oparte są właśnie na gołębiach Wieśka. Drugie są jeszcze gołębie, które nabyłem od kolegi Tomasza Czaplińskiego z Rypina. Pozdrawiam, Tomasz. Trzecie to są gołębie od Krzysztofa Mazur z Niemiec, Espelkamp. Pozdrawiam, Krzysztof. Sam byłem osobiście u Krzysztofa w Niemczech po pierwsze gołębie. I jeszcze jest taki dość zasłużony jeden gołąb w rozpłodzie, samiczka, którą dostałem w prezencie od mojego kolegi z Iławy, od Mariana Palca. Pozdrawiam, Maniuś. No i może opowiem w ogóle, jak to się zaczęło, bo kiedy właśnie już zorganizowałem miejsce na tej działce i wiedziałem, że będę mógł mieć gołębie, zadzwoniłem do Mariana, do mojego kolegi i powiedziałem: Marian, potrzebuję, żebyś mnie skontaktował z Wieśkiem Bytnerem, chciałbym zakupić od niego gołębie do hodowli. No i tak to się zaczęło. Marian zadzwonił, odzwonił, mówi: Paweł, nie ma sprawy. Wieśek powiedział, że jak będziesz w Polsce, żebyś przyjechał. No i tak to się zaczęło. Pojechałem do Wieśka. Tam u niego nabyłem gołębie, 14 gołębi w sumie młodych, z przeznaczeniem do rozpłodu. Oczywiście też tam prezent był, też dostałem w prezencie od Wiśka. Tak jak wspomniałem, 3 lata mam gołębie. Pierwsze gołębie młode lotowałem w roku 2020. W 2021 leciałem gołębiami rocznymi. Było już parę fajnych sukcesów. I teraz roku 2022 miałem już kilka tutaj. Mam, no w sumie cały czas kilka gołębi dwuletnich, rocznych. I w 2022 już fajnie udało mi się wylatać wicemistrza gołębi dorosłych w Szwecji i mistrza i wicemistrza gołębi młodych, dlatego że leciałem tutaj na dwie drużyny, na mnie i na syna. Chciałem tu zaprezentować samiczkę, no ona już będzie teraz 3-letnia. To jest 100% gołębi właśnie Wieśka Butnera. O, tutaj są gołębie generalnie z tego trzonu, no z podstawowych tych gołębi Wieśka. Tu jest ten 394 wnuk Maestro. Tu jest 710 super samica lutowa u Wieśka, która, jak dobrze pamiętam, później pokażę w rodowodzie, chyba była czwarta w Polsce w kategorii D. 1394 Olimpijka. No mówię, że akurat tutaj z gołębi Wieśka jest, może skrzydełko pokażemy, z gołębi Wieśka jest sporo, no później pokażę rozkładowe.
kropka w kropkę sobie. To jest numer 336. Tu jest siostra tej przed chwilą pokazywanej samicy 336, to jest 335. Też super leci. Też 100% jest z gołębi wieśka. No te gołębie lecą wszystko. My zaczynamy od 140 km, kończymy na 740 i te gołębie lecą wszystko, nie? Także dla nich nie ma różnicy, czy to jest dystans krótki, średni czy długi. Zresztą no my mamy tutaj tylko dystans średni i długi, ja później o tym opowiem. Tu jest kolejna samica. No tu jest, w tym gołębiu jest dużo linii właśnie tego 394 super rozpłodowca wieśka. Tego 394 no to jest syn Maestro, czyli ona jest tutaj już prawnuczką co prawda do Maestro. No i co tu, no głównie to są gołębie Schellens i Jansen van den Abele, które z tego co wiem wieśek posiada. Tu jest samczyk, to będzie już dwuletni samczyk, 128. Tu już jest krzyżówka, to jest, tu jest 50% Tomek Czapliński, 50% właśnie wiesiek. Tutaj posiadam taką fajną samicę, pokażę później, starej linii właśnie Maestro od Tomka Czaplińskiego. No u mnie gołębie roczne, no niestety, ale wszystkie loty 400-500 muszą też zrobić. Są nawet trzy gołębie roczne, które zrobiły 730. No w tej chwili gołębie są sparowane, były puszczone w pary w piątek, przedwczoraj. Ja jakoś specjalnie nie paruję, otwieram i jak to się mówi, z miłości, parują się same, samice idą do samców. Stare pary to wiadomo, wracają do siebie. Tu jeszcze chciałbym pokazać, może jest też bardzo fajny samiec, trzyletni już będzie teraz ten samiec. Tu jeszcze, o przepraszam, zapomniałem, Marian Palec, pozdrawiam Maniuś. Tu jest matką tego gołębia samica od Mariana Palca, którą dostałem w prezencie. Ojciec jest Wiesiek Bytner, Wiesław Bytner. No ten samiec jest taka ciekawostka, ja go często obserwuję, to jest jedyny gołąb, że tak powiem, no on jest dość spory, takim długim gołębiem. Jest bardzo leciutki i on pierwszy odchodzi od karmika. On tylko sobie dziubnie trochę i idzie do celi. Także takich gołębi dużo nie mam faktycznie, ale on jest, mówię, on parę ziarenek sobie dziubnie i wraca na cele, pilnuje celi. Tu bym pokazał jeszcze też. To jest 100% z Tomka Czaplińskiego gołębi, z gołębi z linii Ronaldo, które od Tomka mam w rozpłodzie. To będzie teraz dwuletnia samiczka. Ona jako roczna bardzo ładnie latała. Ona, jak się nie mylę, ja to pokażę na listach, ale nie pamiętam, jest 7. albo 9. lotnikiem w Szwecji. Jako roczna. No barwa taka. Ojciec jest połowy, linia Ronaldo. Tu jest jej siostra z gniazda. Też super latała. Teraz będzie dwuletnia, no gołąbek roczny, mówię, no loty 300, 500, 600 km bez problemu lata. Tak, chciałbym pokazać może tutaj. Miałem taką super samicę 303 numer, jako roczna ta samica była, w domu mam, później pokażemy, ale chyba 4. albo 5. lotnikiem Szwecji jako roczna. No niestety w zeszłym roku ją na tym długim locie 730 km niestety zgubiłem.
wywodziła się z gołębi Tomka Czaplińskiego. To jest jej półbrat, bo tu jest inna matka, jest ten sam ojciec. Ojciec ma numer 518, to jest taki mój bardzo dobry też rozpłodowy gołąb, bo on wydał właśnie tą samicę, którą no niestety zgubiłem. Tu jest jej półbrat, który jako roczny dość fajnie latał. To jest syn tego gołębia przed chwilą, którego prezentowałem. To już jest wnuk tego 518. Także no, są 3-4 rodziny gołębi, można powiedzieć, które posiadam. Jest samczyk też teraz będzie 2-letni. Też jako roczny fajny latał, to też jest z gołębi od Wieśka Bytnera. To jest półbrat do tych dwóch samic, co pokazywałem, 3-3-5, 3-3-6. Mówię, co są fajne gołębie, no mówię, że ja je testuję, one lecą wszystko. One lecą 150, 300, 500, 700. Także to są takie gołąbki. No, dość fajne. To jest młody gołąbek, roczny będzie teraz. No, fajne gołębie są, mówię, no plecy bardzo silne. Też z wieśkowych jest gołębi. Zaraz, on jest po samicy 1447. To tu jest jego półbrat jeszcze. Już będzie 2-letni. To już jest 2-latek. To jest półbrat tego gołębia młodego. Fajny jest na takim jasnym oku. Z linii też zapomniałem powiedzieć, z linii tego gołębia olimpijskiego, z linii Ferrari. On był olimpijczykiem w 2009 roku w Dortmundzie. Złoty medal miał w kategorii C, ten 181, tam go później nazwali tak Ferrari. Wiem, że to był gołąb z hodowli pana Hararda Grimme. Tu mam samiczkę. Ja mam wnuka w rozpłodzie tego Ferrari, nie? To jest córka, czy to już jest prawnuczka. Też fajnie samica leci. No mówię, to są z roku 2020. To są moje pierwsze gołębie, które leciały jako młode, później jako roczne i 2-letnie, nie? To jest też samczyk 2-letni, już teraz będzie 3-letni. To jest gołąbek, który się wywodzi właśnie z gołębi, jak wspomniałem, od Krzysztofa Mazura z Niemiec. Pozdrawiam, Krzysztof. Bo tu jest dużo, że tak powiem, w tym gołębiu, gołębia Kleine Dirk. Kleine Dirk, no, przedstawiać raczej nie trzeba. Końcówka numeru 416 obrączki Kleine Dirk. Oryginał był super lotnikiem u hodowcy Gerald Kopman. To w tym gołębiu jest sporo właśnie Kleine Dirka od Krzysztofa. To jest ten 2-latek. Tu jest też samiczka. Też właśnie z gołębi, która się wywodzi też z gołębi Krzysztofa Mazura. To jest... tu jest Kleine Dirk i Branko. Znaczy, generalnie to gołębie są, wywodzą się z tych gołębi z linii Kopmana, bo tu jest przeważnie Kleine Dirk, Branko. Trochę jest dołączone z Kanibala, z Van Dijka. To mówię, takie są no, gołąbki, które latają wszystko, mówię. Ja jednak tak nie mam gołębi, żeby to były gołębie na sprint czy na dalekie loty, tylko po prostu selekcjonuję gołębie na wszystkich dystansach i tak po prostu, no, które dają radę, zostają
i lecą dalej. Mam nadzieję, że teraz nowy sezon 2023 też będzie fajny, sobie polatamy, byle było zdrowie, nic się nie działo. Jest też jeszcze samiczka, która wywodzi się z linii tego olimpijczyka Ferrari. Także też fajna samica. To już będzie też samica dwuletnia teraz. No mówię, takie gołębie dość fajne, silne, złożone. Zaczynam średnio ilością 60-70 gołębi loty. No i selekcjonuję dość mocno. No nie ukrywam, że połowa niestety w lotach gołębi ginie. Ale tak jak wspomniałem, no nie ma gołębia rocznego, który nie zrobi 500-600 km lotu. Gołębnik jest taki, jaki jest. Ja go robiłem sam, tu wszystko robiłem sam, także no nie ma jakichś tam super cudów. No jeszcze tutaj może nadmieniłbym, że gołębnik mam usytuowany na działce takiej tutaj za miastem. Niestety nie mam tutaj ani prądu stałego, ani wody, także wodę muszę sobie przywieźć. Jak chcę gołębie kąpać, to trzeba tej wody trochę przywieźć. Prądu nie mam stałego, mam po prostu taki solarny panel na dachu, który ładuje mi akumulatory samochodowe i z tych akumulatorów to jest moje całe oświetlenie gołębnika. Taka lampka LED-owa jest w jednym przedziale, w drugim przedziale. No jest mi to potrzebne zimą, żeby karmić gołębie, bo i rano jest przed pracą ciemno i po pracy też jest ciemno, także utrudnienie małe jest, że nie ma tego prądu, nie ma wody. Tutaj mam taki miernik, no nie jest źle w tej chwili, mamy 4,5 stopnia na plusie, wilgotność jest 49. Także najgorzej jest w takie dni jesienne, wiosenne, jak jest dużo deszczów, no to jest ta wilgoć, no niestety, na poziomie 90%. Także to jest dużo za dużo, no ale nie mam tutaj możliwości, żeby założyć jakieś panele grzewcze, które by tą wilgoć, że tak powiem, obniżały. No. Jest w tych gołębiach potencjał, trzeba z nimi pracować. No nie wiem, tam tak, ja tam aż nie sprzątam na bieżąco. Tak to wygląda, jest trochę puchu, jest trochę, tak mówię, no. W miarę myślę, że jest zdrowie u tych gołębi. Także no trzeba się bawić. Takie są warunki. Innych warunków im tutaj nie mogę stworzyć. Nie mam możliwości podłączenia prądu czy jakkolwiek. Także drobne utrudnienia są, ale no, myślę, że jak się chce, to można, nie? I tak jak wspomniałem, gołębniki budowałem sam. Ten świetlik sobie wymyśliłem sam. No to jest tak normalnie, tutaj dołem wchodzi powietrze po prostu nad rusztami. Tędy ono wpada. I tutaj górą jest specjalnie zrobiony taki ekstra jakby sufit tutaj pod celami i górą to powietrze wychodzi. Nie ma aż strasznie, żeby było mocno kurzu. Tak to wygląda, no. Cele są zwykłe, najzwyklejsze, no. Tak jak wspomniałem, jak pokazywałem, no. Kał jest, puch jest, myślę, że jest dobrze. No, problem każdego hodowcy, jest za dużo gołębi, jak zawsze. Tutaj dół był zabudowany, no niestety. Tutaj dwie cele z tej strony dorobiłem i tutaj dwie cele też z tej strony. Musiałem na dole te cele dorobić, ale to nie jest dobre moim zdaniem i trzeba będzie już w tym roku to zostawię, ale w przyszłym na pewno z powrotem to pozaślepiam, bo to jest takie miejsce, tam ma się zbierać kurz, a nie mają być tam cele moim zdaniem.
To jest moja cała elektryczność w moim gołębniku. Nie mam tu prądu stałego, także mam tylko akumulatory. Te akumulatory ładuje solar, który jest na dachu i wtedy po prostu przełączam na przetwornicę taką samochodową 12x220. W tej chwili na zimę jest założona tylko ta wojlera, bo ona jest później zdejmowana. Na zimę mają tutaj gołębie po prostu miejsce, żeby sobie mogły wychodzić. Siatka przeciwwietrzna. Ten wiatr uderza dość mocno, dlatego jest przysłonięte siatką. No i później jest ściągana, gdzieś za 2 tygodnie będzie zdjęta. Tu jest cały wylot na zawiasach opuszczany. I tędy gołębie wchodzą i wychodzą. Tu jest z drugiego przedziału taki mniejszy wylocik. Także tutaj sobie gołębie, jak wypuszczam, wylatują tędy. Także tutaj w tej dużej wolierze to są gołębie rozpłodowe. No teraz są poparowane w celach, także ich tutaj nie ma. A tutaj jest gołębnik dla gołębi młodych. No ta wojlera jest tutaj cały czas dla nich. Także gołębie młode mają tutaj u góry swój wylot i wlot. Taką dość długą wojlerę, no też jest właśnie przysłonięta na zimę w tym celu, żeby ten wiatr tak nie uderzał mocno. No i tyle, 2 proste gołębniki. Więcej tutaj no nie ma. Sam je robiłem, także może tam jakieś za ładne nie są. Tu jeszcze mam takie pomieszczenie, w którym sobie tam mogę przesiadywać. Ewentualnie jak pada deszcz, jakkolwiek, to sobie wtedy mogę tutaj, o, takie bardziej gospodarcze, żeby sobie tam schować się przed deszczem, czy cokolwiek zrobić. No tu jest przedział mój gołębnik rozpłodowy, także no nie mam już teraz dużo gołębi w rozpłodzie. Tu jest 11, 14 par. Gołębnik nie jest może duży, ale właśnie dlatego ma tą dużą wojlerę, żeby te gołębie miały tam swoje miejsce. Żeby sobie mogły tam trochę podfrunąć i tak dalej. Co chciałem jeszcze powiedzieć? No tak, jak wspomniałem, sparowane były przedwczoraj, także są na razie w swoich celkach. W swoich celkach są też karmione. Także teraz już nie będę ich karmił, bo rano one dostały karmę, ale każdy jest karmiony indywidualnie w celach. No i później tak staram się ich wypuszczać po prostu, nie wiem jakby to nazwać, krzyżowo, że otwieram jedną, drugą, trzecią celę, żeby te gołębie się przyzwyczaiły. No większość to już te pary są razem ze sobą. Były i w zeszłym roku, także tutaj większość to ma swoje miejsce. Teraz chciałem trochę opowiedzieć tutaj o Szwecji, o naszym systemie lotowania i tak dalej. No w Szwecji niestety nie jest nas dużo. Na tą chwilę jest około 200 hodowców tylko w całej Szwecji. Dlatego no nie jest ten sport może tak popularny i wielki jak w Polsce, gdzie jest 40 chyba bodajże 1 czy 3 tysiące hodowców. Dlatego mamy też duże rozpiętości między gołębnikami. Z niektórych lotów jest nawet tak, że do mnie jest 356 km, do kolegi jest tylko 270 km. W ogóle to zacznę od tego. Podzieleni jesteśmy na 3 grupy. Grupa 1 i 2 jest na południu Szwecji, czyli tam Göteborg, Helsingborg, Malmö i tak dalej, skłony. A tutaj ja mieszkam przy Sztokholmie, jestem w grupie trzeciej, tak zwanej grupie Nord, czyli północnej. I teraz tak, no podzieleni jesteśmy na te grupy i mamy takie współzawodnictwo w swoich grupach, czyli tak jakby to nazwać po polsku w okręgu, czy rejonie. I do całości, do mistrzostw całości Szwecji lecimy w systemie koeficjentu, czyli grupa 1, 2, część lotów ma sama i my grupa 3, tutaj mamy część lotów sami. Wyłaniany jest koeficjent, z tym, że są to podobne odległości.
i mamy też loty tak zwane wspólnego wypuszczenia, czyli czasami jest tak, że my mamy lot średniego dystansu w granicach 350-400 km, a południe ma lot wtedy na przykład taki 700 km. Także ja może tylko pokażę, tutaj się podeprę listą. W zeszłym roku, w roku 2022, mieliśmy fajnie, bo mieliśmy lotów 12. Niestety w tym roku będziemy tych lotów narodowych mieli tylko 8. W zeszłym roku było ich 12, było 10 lotów plus 2 dublowane, czyli były 2 loty w jeden dzień z tego samego wypuszczenia. I tu na przykład jak wyglądał ten plan lotowy, zaczynaliśmy 4 czerwca, to był lot 350, ja mówię tutaj do mnie kilometry. 350, 500, 350, 600, 450, 670, 320, 730, 250, 480, 650. Także to są loty średnio od 300 do góry. Te loty krótsze organizujemy sobie sami w klubach, czyli tak zwanej sekcji po polsku. Po prostu organizujemy sobie jakieś 4-5 lotów takich krótszych w granicach. Zaczynamy 140 do 300. Ale to mówię, to już te loty musimy sobie sami zorganizować. Mamy swoją małą kabinę w klubie i tak dalej. To takie były loty w roku 2022. No jak dla mnie dość szczęśliwe, no bo udało się tego wicemistrza Szwecji wylatać. Mamy plan na rok 2023 i tu niestety mamy już tylko 8 lotów. No nie wiem, tak zadecydował związek. I też zaczynamy 350, 700, 450, 670, 380, 711, 320, 600, 17. Także no, można powiedzieć, są 4 loty w granicach 350, 450 i 4 loty 650, 750. No i mamy 2 loty też na gołębie młode. Na gołębie młode to się trochę zmieniło, bo ja zacząłem tutaj lotować gołębiami młodymi pierwszy raz w 2020 roku. Wtedy był tylko jeden lot, tak zwany ten narodowy na gołębie młode, i my mieliśmy jeden lot tu u siebie w grupie i na południu grupy miały też u siebie. Także wtedy nie wyłaniało się mistrza gołębi młodych z całości, ponieważ no, tam wygrywał ktoś lot i tu wygrywał ktoś lot. Natomiast od roku 21 już, jest tych lotów dwóch i z tych dwóch lotów jest brany koeficjent i jest dlatego wyłaniany mistrz gołębi młodych od roku 2021. Czyli 2021 i 2022 można było zrobić mistrzostwo. Prędzej nie było to możliwe, no bo był jeden lot, który miała grupa trzecia, był jeden lot, który miała grupa druga, był jeden lot, który miała grupa pierwsza, także nie było jak tego chyba wyliczyć z tego, co ja się orientuję. Jak są teraz 2 loty, no to trzeba 2 loty dobrze powtórzyć. No mi się też fajnie to udało, bo jednak w poprzednim roku 2022 leciałem na 2 grupy gołębi młodych. No i tu właśnie udało się wylatać i mistrza, i wicemistrza gołębi młodych. Także zajęłem razem z synem pierwsze i drugie miejsce w całej Szwecji na gołębie młode. Na gołębie dorosłe zająłem drugie miejsce, czyli wicemistrza gołębi. Mogę jeszcze ewentualnie pokazać listy konkursowo-zegarowe, jak gołębie leciały. Tutaj mamy na przykład lot 320 km, to tutaj odbiłem pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, siódmy, ósmy, dziewiąty, no już tam dalej nie będę czytał, bo by to za długo zeszło wszystko. Tu jest lot Svenstavi 414 km, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, siódmy, ósmy, dziesiąty, dwunasty. Tu jest lot Hudiksvall 250 km, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i tak dalej. No to jest najkrótszy lot i najgorzej mi wyszedł, że tak powiem, w tym roku 2022.
To jest lot Svenstavik 2, 414 km. Pierwszy, drugi, czwarty, piąty, szósty, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. I tak dalej. Tu jest lot Sundsvall 2, 320 km. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Tu jest lot taki długi Arjeplug, to tutaj miałem gołębia 3, 4, 6, 8, 9, 10, to jest 730 km. Tu jest lot Slusfors, 650 km. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 i tak dalej. Tu jest lot Ustersund 448. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 i tak dalej. Lot Risbeck 594 km do mnie. 2, 3, 4, 8, 10, 14. Nie, przepraszam, ten 10 to jest mój kolega, ale mój imiennik Paweł, to nie jest mój dom. Tutaj jest lot Duvbery z tego wspólnego startu z grupą. Tą południową, no to tutaj jest od 1 do 13, 13 pierwszych gołębi. Tu jest drugi lot Duvbery. Tutaj mam zaznaczone, że to był lot z wiatrem. Pierwszych 22 gołębie, 356 km, czyli fajny też lot. Strumsund 502 km, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziesiąty i tak dalej. Także no fajnie te gołębie leciało. Ja na 12 lotów, jeżeli się nie mylę, to wygrałem 9 lotów. Tu jest lot 260 km. Drugi, trzeci, czwarty, szósty, siódmy, dziewiąty. No tu już się posypały do końca. Tu jest lot Ludwika 180 km. Są te pierwsze loty. No to tu 38 na liście pierwszej. Wszystkie 38 jest odbite. Tutaj nie ma. Tu jest też krótki lot, 140 km. No to jest pierwszy gołębi 32. Chciałem zaznaczyć, że na gołębie dorosłe też leciałem na dwie drużyny z synem. Powiem dlaczego. W Szwecji mamy takie ograniczenia, że w lotach do 500 km możemy koszować 25 gołębi, w lotach powyżej 500 km tylko 15 gołębi. Dlatego, żeby sprawdzić, wyselekcjonować stado, żeby no po prostu tych gołębi więcej sprawdzić, leciałem na dwie drużyny, gołębi dorosłych i młodych. Natomiast też trochę mi to zaszkodziło, bo tutaj trzy loty gołębi dorosłych do Mistrzostwa Szwecji odbiły się gołębie z drugiej drużyny syna. Moja pierwsza drużyna i jego druga, i on zabrał mi też kilka tych pierwszych, drugich konkursów. Myślę, że gdyby to była jedna drużyna, nie byłyby to gołębie odbite z drugiej drużyny, to raczej Mistrzostwo Szwecji na gołębie dorosłe było też w zasięgu ręki. No ale jest wicemistrzostwo, jestem bardzo zadowolony. Na gołębie młode, jak wspomniałem, jest mistrz i wicemistrz. I chciałem jeszcze pokazać, tu jest dobry kawałek historii szwedzkiego sportu gołębiarskiego. To jest tak zwana silverduwa, czyli srebrny gołąb. To jest taka prestiżowa nagroda. Na niej tutaj są wybite rok i nazwisko, kto zdobył tego gołębia. Tutaj jest szwedzki zarząd, Svenska Brevduvor Forbundet. Któryś z lotów tych narodowych jest przypisany właśnie do tego srebrnego gołębia i kto będzie miał najszybszego gołębia z tego danego lotu, nie mówię tu z wszystkich lotów, z tego jednego lotu wybranego przez związek, to otrzymuje tego gołębia. No mi się akurat też to udało, także teraz tu w 2022 ja wygrałem, miałem najszybszego gołębia z lotu. No tu jest wiele czołowych nazwisk, no, nie będę tu może wyróżniał, nikogo czytał, ale no, Nils Folke Ferm, sześciokrotny mistrz Szwecji, nadal lotujący. I co chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie trochę historii tego sportu w Szwecji. Generalnie
Związek Szwedzki, czyli Svenska Brevdovurforbundet, powstał w 1917 roku. Oskar Lillehammer założył ten związek 22 lipca 1917 roku. Tak powstał Svenska Brevdovurforbundet. I z tego, co się zorientowałem, dowiedziałem się od starszych hodowców, to właśnie jego wujek, czyli Oskara taty, brat, jego wujek, zrobił tego gołębia. On jest z metalu. No, jak dla mnie jest to naprawdę prestiżowa nagroda. Myślę, że jestem bardziej z niej zadowolony jak z tych mistrzowskich pucharów. Tu jest rok 1943, czyli w czasie wojny, w czasie II wojny światowej, tutaj już się lotowało i tą nagrodę można było wygrać. 1943, 1944, tu jest 1949, 1950, no mówię, tu jest naprawdę bardzo duża historia. Od 1943 roku tą nagrodę przyznawali najszybszemu gołębiowi. Jeszcze może jakbym wrócił do roku 2021, ja wtedy lotowałem tylko gołębiami rocznymi, no bo jak wspomniałem, 2020 to był mój pierwszy sezon na gołębie młode tylko. 3 lata hoduję gołębie tu w Szwecji. No i w tym roku 2021 już też zająłem wicemistrza, drugą pozycję wicemistrza na gołębie młode w Szwecji. Czyli 2021 był wicemistrz na gołębie młode, no 2022 no to już naprawdę fajnie się to poukładało. No mówię, no, niestety nie jest nas tu dużo, tak jak widać w tym roku będzie tylko 8 lotów narodowych. Czyli musimy zorganizować sobie kilka lotów takich tutaj zwanych districtowych czy okręgowych i kilka lotów w klubie, żeby po prostu móc sprawdzić trochę więcej też gołębi, no bo jak wspomniałem, jeżeli ja wysyłam na lot 15 gołębi, a mam ich 70, no to cała reszta zostaje w domu. No tu jeszcze mogę pokazać też listę gołębi właśnie młodych, którą tutaj lecieliśmy. Ta, która przyniosła mi te mistrzostwo i wicemistrzostwo. To są dwa loty. Pierwszy lot to był Duvbery 356 km. To tutaj odbiłem pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, dziewiąty, piętnasty i tak dalej. Drugi lot Pietrechogdal, on jest 343 km. No tu fajnie, tu 29 pierwszych siadło. Także no właśnie z tych dwóch lotów było liczone mistrzostwo gołębi młodych. Teraz okres jest taki, gołębie zostały puszczone w pary. W piątek przedwczoraj kilka tutaj gołębi wziąłem ze sobą, zaprezentujemy później. No ja generalnie co roku łączę gołębie przeważnie no, początkiem marca pary. Przeważnie dobieram pary patrząc no trochę na budowę gołębia, większy z mniejszym, żeby to jakoś tak też zgrało. I paruję często gołębie inaczej, krzyżuję, nie paruję gołębi co roku tak samo, krzyżuję je inaczej. Jeżeli coś widzę, że się sprawdza, to na przykład zawracam do tej pary. Tydzień lotowy jak wygląda? Ciężko powiedzieć, jak karmić gołębie. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Czy to jest lot 300 km, czy 500, czy 700. Musimy niestety koszować gołębie w czwartek, gołębie lecą w sobotę. Także nie wiem, jeszcze nie obmyśliłem jakiegoś sposobu, jak nakarmić gołębie na lot 300 km, które i tak dostaną karmę w kabinie, bo 2 dni niestety są w kabinie. Także to nie mam jakiegoś takiego systemu karmienia na loty krótkie, sprinterskie czy długie, bo
tak jak wspomniałem, jeżeli mamy wspólne wypuszczenie i z południa grupa 1 i 2 ma lot 700, oni jadą po drodze, zabierają nasze gołębie, są razem wypuszczane ze wspólnego startu, no ale moje gołębie mają do domu 350 km. Dwa dni są w kabinie i są karmione, więc w celi naprawdę jest ciężko cokolwiek wymyśleć takiego, żeby tego gołębia przygotować super na taki krótszy lot. No bo wiadomo, gdyby to wyglądało tak, że ja je koszuję w piątek wieczorem, a one w sobotę rano lecą, no to ja bym wiedział, jak je przygotować wtedy w inny sposób. Chodzi mi o karmienie. No to się też łączy z tym, że jednak dwa dni, czyli czwartek, piątek, sobota są wyjęte z tygodnia, także tu wiele też nie można z nimi zrobić, bo one wracają z lotu, wiadomo, trzeba je troszeczkę odbudować, dać jakiś elektrolit. Ja przeważnie daję elektrolit, miód, cytrynę, to jest taki, myślę, żadna nowość, każdy to zna, o tym wie. Propolis daję też gołębiom na karmę. Toliamin forte, czyli aminokwasy, witaminy, takie podstawowe rzeczy. Myślę, że każdy hodowca już dzisiaj w tych czasach to stosuje jakieś tam swoje środki. Firm jest bardzo dużo, także no, nie ma co tam reklamować kogoś. Szczepione są gołębie na Paramixo. To jest to już o tyle fajne właśnie tej Szwecji, że my tutaj z szwedzkiego związku gołębi, czyli z Forbundet i nie wiem, jak dokładnie się nazywa ta instytucja weterynarii, po prostu my dostajemy za darmo szczepionki na Paramixo. To jest taki wymóg i gołębie są szczepione. Oprócz tego, ale tylko co dwa lata, co roku nie szczepię gołębi na salmonelozę, co dwa lata szczepię salwomirem gołębie, i to rozpłodowe i lotowe. Na ospę powiem szczerze, że gołębi nie szczepię. Jeśli chodzi jeszcze o ten tydzień lotowy, no to mówię, no gołąb wraca w sobotę z lotu, dostaje elektrolit, to tamto. Trzeba go troszkę odbudować, mu pomóc, wiadomo. Niedziela, no to jest taka spokojna. Później poniedziałek, wtorek i środek to jest tylko 3 dni, kiedy by można było coś im podać lub zrobić, także mówię, że tego czasu jest mało przez to, że właśnie koszujemy w czwartki, ale są w soboty, nie? Te krótsze loty, no rozumiem, no lot 700, no to wiadomo, kierowca musi jechać i tak dalej, ale te krótsze loty, no to jest taki trochę problem, myślę. Można by było to rozegrać na pewno lepiej z karmieniem i z przygotowaniem, gdyby, tak jak mówię, no piątek było koszowanie, w sobotę lot. Dlaczego mi na przykład wypadł najgorzej ten lot 250 km, bo gołębie przyleciały, ja sam wiedziałem, że w Wolach mają karmę, no one zostały wieczorem jeszcze nakarmione, a o 5 rano w sobotę wypuszczone i do domu 250 km, także z mojej perspektywy myślenia, no dlatego ten lot był słabszy. Tak jak wspomniałem, no trzon hodowli to jest Wiesław Bytner 0241 i Ława Rudzienice. Czyli od niego jest taki trzon, mi się wydaje, tutaj hodowli w rozpłodzie i w gołębiach lotowych. No i ja jeszcze miałem to szczęście, że oprócz gołębi dostaję też taką, no jakby naukę, szkołę, bo jednak wiecie, ktoś mnie uczy tej gołębiarki, co jak zrobić, kiedy zrobić, na co zwrócić uwagę. No myślę, że jest naprawdę ekspertem. No prawie 50 lat hoduję gołębie, także no to już są gołębie wyselekcjonowane i ja tylko mam z nimi pracować. Pomaga mi w tym, jak z nimi pracować. Porad jego słucham, także jest takim moim nauczycielem, mogę powiedzieć. Bardzo dużo jemu zawdzięczam. No i też fajnie leci, bo w zeszłym roku 2022 Wiesiek Bytner zdobył 5. przodownika Polski w GMP. Także super wynik. Jakby ktoś tam głębiej na przykład chciał zobaczyć, to można w internecie wpisać imię, nazwisko Wiesław Bytner i tam jest cała strona poświęcona jego hodowli od długich, długich lat, jak to wyglądało, jakie gołębie zdobywały nagrody. Także tam jest zawsze, no, okręg, oddział to jest zawsze czołówka w Polsce, często też bardzo wysoko. Czy to w Generalnym Mistrzostwie Polski, czy w lotnikach. Później, no, drugi trzon gołębi, no, to jest od Tomka Czaplińskiego. Też fajne gołębie też się pokazują. Też mi pomaga, doradza. Trzeci trzon
taki no, trzeci trzon, trzeci taki gołębnik, który też tutaj mnie zasilił, to jest Krzysztof Mazur z Niemiec. Byłem sam u niego osobiście po gołębie w 2019 roku. Są to głównie gołębie z linii Kopman, Kleine Dirk, Branko, no tu później pokażemy. No i są jeszcze pojedyncze też gołębie, tam kolega mój serdeczny Dominik Łódczyk na przykład też fajnie tutaj kupiłem na aukcji charytatywnej gołębie akurat z jego hodowli, samiczkę młodą, on przeznaczył tak 10821. To jest samica, która w 2021 zrobiła 5 na 5 i była siódmym lotnikiem oddziału. I jej siostra też leciała gdzieś bardzo dobrze, nawet z lotu, jako młoda, z lotu Magdeburg 499 km. Była ósma z takiego lotu, 500 km. Także pojedyncze są też jeszcze takie gołąbki, które po prostu próbuję sobie tam dokładać. Nie chciałbym tutaj kogoś pominąć. Niestety, hodowców jest bardzo mało, rozpiętości gołębników są duże. Ciężko jest zrobić koeficjent. I tak dalej, ale no, cieszy to człowieka, trzeba się bawić. Myślę, że bardziej niech to jest taka dla nas zabawa sportowa, rywalizacja zdrowa, żeby tam mniej trochę było tego hejtu, no bo to szczególnie widzę tak czasami, jak człowiek coś pokaże na polskich stronach, no to tak czasami ludzie po prostu hejtują, a to mało was tam jest, a to no, no tak jest, nikt tego nie zmieni, no, no co ja zrobię, tylu nas jest, takie mamy tutaj zawody i po prostu, no człowiek kocha ten sport, tą gołębiarkę, lubi te gołębie i się tym zajmuje, nie? Wiadomo, zajmuje to dużo czasu, trochę rodzina, można powiedzieć, na tym cierpi, bo człowiek dużo czasu też poświęca tym gołębiom. Tu z tego miejsca też chciałbym podziękować mojej żonie. Moja żona za bardzo gołębiami się nie interesuje. Kiedy trzeba, to mi pomoże, jeżeli mnie nie ma, nakarmi i tak dalej. Ale też jej dziękuję za to, że mi przede wszystkim nie przeszkadza. Daje mi wolną rękę i ja mogę sobie z tymi gołębiami pracować. Także z tego miejsca żonie dziękuję za to, że jest dość przychylna na ten sport. Bo wiadomo, no, czasu, powiem tak, może w sezonie lotowym, no ja wstaję o 4:15, ja dojeżdżam do gołębi 15 km, wtedy zajmuję się nimi, wiadomo, obloty, karmienie i na godzinę 7 jadę do pracy. Pracuję do godziny 16:30 i czasami po pracy jadę prosto do gołębi, czasami wracam do domu, trzeba zająć się trochę rodziną, syna odebrać z przedszkola i tak dalej, a dopiero później wieczorem jadę do gołębi. Także no, też żeby zrobić jakiś wynik, no to niestety, ale kosztuje to dużo rzeczy. 4:15 po budkach i trzeba jechać, zrobić obloty, trenować, obserwować te gołębie. Mówię, no 3 lata mam, także no, w tych 3 latach jeszcze za dużo się tej gołębiarki też i nie nauczyłem, no bo to przyznam się szczerze, ja za dużo na temat budowy gołębia nie wiem. Czytam, oglądam, przeglądam swoje, no ale mówię, ja uważam, że to trzeba trochę lat, żeby to wszystko wiedzieć, a mam dobrych nauczycieli, mówię, Wiesiek, to mnie tak bardzo dużo uczy tej gołębiarki. No, dla mnie to jest profesor. On nie tylko o budowie gołębia, czy wyglądzie gołębia, czy zachowaniu gołębia, ale i dużo rzeczy takich po prostu mi przekazuje, na przykład charakteru, dlaczego tak się zachowuje, czy tak. No dużo, dużo takich rzeczy naprawdę, za co mu z tego miejsca bardzo dziękuję też oczywiście. Za tą naukę, bo mówię, no kupić gołębie teraz to można wszędzie. Świat jest otwarty, mamy dużo portali aukcyjnych. Gołębie można kupić, jakie się tylko chce, ale jeszcze kupić serce hodowcy, żeby cię nauczył tej gołębiarki, to jest, myślę, droga do sukcesu.
zaprezentuję kilka gołębi właśnie rozpłodowych. To jest samczyk 1437, nerwowy. Zaraz ja tu trochę się podeprę informacjami więcej. To jest z hodowli Wieśka Bytnera, gołąb. No i co? No tu jest wszystko to, co najlepsze. No to jest wnuk tego 394, czyli syna maestro. Tu są skrzyżowane jeszcze gołębie z jego wybitnego rozpłodowca, tego Duńczyka. Z góry są gołębie z linii Vandenabele. To jest taki samczyk pstrawy. Super, to jego córka tam pokazywałem na lotowym, to 348 moja samica. Teraz tak, to jest znowu samczyk. To wszystko są gołębie z 19 roku, które były przywiezione z przeznaczeniem właśnie do rozpłodu. 1448. Też ojciec moich lotników. To jest ojciec tych dwóch samic 335, 336, które super lecą. I są już roczne gołębie też z niego. Mówię to tak. Nerwowy. Takie no. Super gołębie. Wnuk Duńczyka. Wnuk 710. 710 to wybitna samica lotowa Wieśka była. Ona tutaj jest napisane w 2008 roku 12 konkursów, w 9 13 konkursów, w 10 czwarta w kategorii maraton, w 2011 piąta w kategorii DNA na wystawie ogólnopolskiej. Duńczyk to był fenomenalny też lotnik i rozpłodowiec. Także no, że tak powiem, no, najlepsze chyba linie, które Wiesiek mi ofiarował. Silny taki 1448. Piękne oko. Tu jest z kolei gołąb numer 518 od Tomasza Czaplińskiego. No to Tomek wie wszystko o tym gołębiu. To jest ojciec mojej bardzo dobrej samicy lotowej 303. Ona jako roczna była pierwszym lotnikiem w okręgu. Trzecia w średnim dystansie w Szwecji i szósta w całości w Szwecji w lotnikach. Córka jego. Niestety to właśnie tą samicę zgubiłem na tym locie 730 km. A to była samica, która naprawdę robiła pierwsze konkursy. To jest jej ojciec. Tak, nerwowy coś tego nie dzisiaj. To jest jej ojciec. Taki lekko szali. A trochę o tym gołębiu, co mógłbym powiedzieć. Ojcem tego gołębia jest taki starszy gołąb z 2009 roku z hodowli Jaworscy Michalak, z tego co wiem, Tomasz ją odkupił. Jego ojciec w hodowli panów Jaworscy Michalak wydał olimpijkę Julię, która była na olimpiadzie, czyli półsiostra jego. Wiem, że u kolegi Piotra Bugały był to drugi lotnik polski w kategorii H, też jego pół, teraz tylko nie wiem, czy to siostra, czy półbrat, ale w kategorii H właśnie w 2021 był drugim lotnikiem w Polsce. Jego, tylko teraz nie wiem, czy półsiostra, czy półbrat był u kolegi Piotra Bugały. Także no, mi się wydaje, że ten ojciec przekazuje naprawdę, z tego co wiem, u Tomka na wspólnych gołębnikach też kilka czołowych gołębi pierwszych asów, to się wywodzi właśnie z tego starego DV-a, czyli z jego ojca. Tutaj teraz chcę zaprezentować samiczkę o numerze 529, też od Tomka Czaplińskiego. To jest pełna siostra tego 518, super rozpłodowca u mnie. Ja tą samicę dostałem od Tomka w prezencie. To jest pełna siostra tego 518 właśnie, który wydaje u mnie super lotniki. Super. Pełna siostra tego 518. Tu jest gołąb połowy. No mam tylko dwa gołębie połowy na hodowli. To jest gołąb, którego też dostałem w prezencie od Krzysztofa Mazura. Zaraz opowiem, jak to było.
byłem u Krzysztofa osobiście. Pozdrawiam jeszcze raz Krzysztofa i jego żonę Marii. Bardzo sympatyczni ludzie. Spędziłem u nich bardzo fajne dwa dni. Obejrzałem hodowlę i tak dalej. Wtedy zakupiłem gołębie do rozpłodu i też dostałem wtedy od Krzysztofa super prezent. Dostałem od niego 10 gołębi młodych w prezencie. Jak się dowiedział, że zaczynam hodowlę, zakładam gołębie, to po prostu te, które chciałem, to kupiłem, a jeszcze dostałem od niego 10 gołębi młodych w prezencie. A to był 11. Zaraz powiem dlaczego. Ten gołąb wywodzi się z gołębi Dirk van de Boel z linii Kittel. Gołębi od Marcela Sanders. Tam Krzysztof od niego zakupował. I w niedzielę, kiedy odjeżdżałem od niego, miałem urodziny 40 lat. I mówię: Krzysztof, jadę do domu, bo dziś mam urodziny, dziś mam 40. A on mówi do mnie: poczekaj. Poszedł do gołębnika i przyniósł mi właśnie tego gołębia, dał mi go w prezencie. Tak jak wspomniałem, mówiliście tam z gołębi Kittel, Dirk van de Boel, Olympic Rosita. I ten gołąb do dziś jeszcze ma jego chip. On już miał założonego chipa i był w gołębniku rozpłodowym, miał być lotowany. Jego dostałem właśnie w prezencie. Tutaj Krzysztof napisał: Geburtstagsgeschenk für Paweł Gapski. Także to był prezent na 40 urodziny. Jest cały czas u mnie. Też są fajne gołębie po nim. Może pokażemy teraz trochę samiczek. Też oryginał od Krzysztofa, samiczka z 18 roku. Nakrapiana. Na ładnym pomarańczowym oku. To jest samica 1324. No i co, no tutaj przeważnie są gołębie Kopman. Kleine Dirk parowany na Amore. Tu jest znowu troszeczkę gołębi Hensa Meyera, tych 495. Są gołębie Branko. To jest samica też z 19 roku. To jest prezent, który dostałem od mojego serdecznego kolegi Mariana Palca z Iławy. Pozdrawiam, Maniuś. To jest samiczka 448. Prezentowałem prędzej na lotowym tego samca 305, takiego, który jest bardzo dobrym lotnikiem. Siostra jest też 244. Są gołębie roczne, no mówię, ona też wydaje fajne gołębie. Że to jest z Mariana Palca gołębi. Są też dokrzyżowane gołębie Wieśka Bednera. 1447 samica. Też 100% od Wieśka Bednera. No i tu jest to samo znowu. Najlepsze linie, czyli Duńczyk, Szelensy, 710, ta super samica lotowa. Także to jest znowu wnuczka do 710, wnuczka do Duńczyka. Wnuczka do gołębi właśnie Szelens linii. Tu jeszcze z tyłu dalej jest z tego jego starego Jansena 17606. To był gołąb lotowany u niego, to o, to już historia jest. No ale to mówię, to gołębie wyglądają, no to jest plecy mocne, złożone pięknie. To jest samiczka 1447. Mówię, te gołębie lecą wszystko. 100, 300, 500, 700. Moja najlepsza samica rozpłodowa. Też wywodzi się z gołębi Wieśka Bednera o numerze 1460. Tu fajnie można też powiedzieć, ona no to samo, linia 710 1301, wybitny syn Duńczyka. Tu z dołu jest trochę gołębi z linii Hensa Meyera. Także no, ale to jest właśnie matka tych moich samic lotowych 335, 336. One są identyczne. Ona tak przekazuje, że no, ja wchodzę
nawet do gołębnika młodego, ja wiem, które młode są, bo ona tak przekazuje mocno chyba po sobie geny, że nie jest wielka samica, nie jest jakoś potężnie zbudowana, ale kapitalne gołębie daje ta samica. To jest, co, ona w ogóle nie trzyma tego piórka tak w jedne nogą, jak to hodowcy mówią, czy jak. A mam po niej, no, lotniki kapitalne daje. 14,60. Tu jest samica z hodowli Tomka Czaplińskiego, 15,878. No, to taka mocna samica, duża, fajna jest. Co bym mógł powiedzieć? No tu jest, że tak powiem, no już kawałek historii, bo ona się wywodzi, też jest zimbredowana na maestro. No tu są cała linia Deleusów. Tu jest maestro, tu jest maestro, także tu jest z góry imbred na maestro, a z dołu są gołębie z linii Gintera Prange. I to był tutaj matka, to jest gołąb lotowany na wspólnym gołębniku w Alga. To jest mój najstarszy gołąb w hodowli z 2013 roku, 12-10. No tu myślę, że jest kawałek historii, a już się znowu się podziobał. To jest bardzo waleczny taki gołąb, ciężko go utrzymać. Ojciec tego gołębia to jest syn kanibala, tu jest kanibal, tu jest syn kanibala, czyli on jest wnukiem do kanibala i on jest też wnukiem do DiCaprio. To było takie łączenie syn kanibala na córkę DiCaprio. I z dołu tam jest znowu kanibal, czyli to jest taki gołąb przyimbredowany na kanibala. No już tych gołębi chyba coraz mniej jest, bo to już wiadomo, kanibal był z 95 roku. Jak znamy trochę historii, to u Gerarda Kopmana Golden Lady, no to była córką kanibala, jak dobrze pamiętam. Ten gołąb ma już 10 lat, to jest wnuk kanibala razy wnuczka DiCaprio. Tu jest samczyk z hodowli też Krzysztofa Mazura, 854. No to tak jak wspomniałem, Golden Lady była córką kanibala. I Golden Lady właśnie była sparowana u Kopmana z samcem, który, no, matką Kleine Dirka jest Golden Lady. I tu jest też Kleine Dirk, Mighty Man, Mr. Emerven, Kleine Dirk. I tu jest dołączone trochę z kanibala. No, to jest gołąb z 2017 roku. Tutaj kolejny samczyk, 1445, wywodzi się z hodowli Wieśka Bytnera. To też super samiec jest mój hodowlany. On właśnie z tą samicą od Mariana Palca 448 wydaje mi fajne lotniki. No i on też wywodzi się jak zwykle tutaj 394, czyli syn maestro. Czyli tu jest linia Szelens Maestro, krzyżowana na linię Jansen Van Loon. Także też super samczyk. Samczyk połowy, tylko dwa mam połowę samce w swojej hodowli. To jest znowu gołąbek, który się wywodzi z hodowli Tomka Czaplińskiego. No i to jest linia Ronaldo. Tam pokazywałem dwie lotowe samice roczne, taką czerwonawą, pstrą i niebieską, to są córki jego. Super leciały. To ta jedna jest nawet chyba siódma albo ósma tu w Szwecji jako roczna. Zimbredowany na Ronaldo. Z dołu są gołębie Rolanda i Denisa Fabry. No i sprawdza mi się, ta linia Ronaldo mi się naprawdę sprawdza. To jest jego partnerka, w tym roku też są tak parowane. Niebieska. No taka mocna samica jest.
jest. Ciekawostka, bo ja to sparowałem trochę na krew, bo to jest też z góry Imbret Ronaldo, a z dołu są gołębie z Kurta Platu, nie wiem dokładnie jak się wypowiada. Także tutaj z góry jest linia też Ronaldo właśnie i sprawdza się. Tu jest ta samiczka od kolegi Dominika Łódczyk 10821. Tą właśnie, którą tam kupiłem też z aukcji charytatywnej. No to super gołąb, ja już mówiłem o nim. Siódmy lotnik oddziału 5x5 w 2021. I siostra też ósma była z lotu takiego dłuższego Magdeburg 499 km. No to są gołębie Van den Abele, linia Turbo i z góry też jest linia tam Kopmanów z Kleine Dirka z Olimpiadę. To jest z góry bodajże z gołębi Hensa Bindacza. No to jest też fajna samica, super. Ona taka troszeczkę nerwowa jest. Są już po niej 4-5 chyba gołębi lotowych, co będą teraz roczne lotowane. 5x5, siódmy lotnik oddziału. 8203 to jest gołębi Wieśka też Bytnera. No mówię, jego jest najwięcej, to jest taki trzon mój hodowlany. No tu są gołębie Van den Abele. Tutaj jest też jego olimpijka 1394. Ta samica no leciała też super. W 2004 roku 9 konkursów, w 5 7, w 6 8 konkursów, w 7 11 konkursów, w 8 10 konkursów, w 9 15 konkursów. Była pierwszym lotnikiem w konkursie redakcji i wiem, żeby ona zajęła 4 miejsce na olimpiadzie. Kategorii D, jak się nie mylę. Także no tutaj jest też no wszystko to, co najlepsze od Wieśka. Tutaj ten 3887 to super rozpłodowy samiec jest. Także no, no mówię, najlepsze jego linie gołębi. Też super samica. Młoda samica jest roczna, teraz będzie dwuletnia. Takie ma ciemniejsze oczko, fajne. Wspominałem tą linię Ferrari 181 z hodowli pana Hararda Grimy. To jest wnuk Ferrari. To jest wnuk Ferrari, to jest po synie. Syn, to jest w ogóle ciekawostka, bo jego ojciec, syn tego olimpijczyka, jest też z 9 roku, z tego roku, w którym Ferrari został na olimpiadzie złoty medal w kategorii C w Dortmundzie. Także jego ojciec, jak był zakupiony od pana Hararda przez hodowcę Jacek Buchta, to jeszcze nie było wiadomo, że on będzie olimpijczykiem, bo to było w tym samym roku. Mocny taki. On jest zaś taki spokojniejszy. On jest takim gołębiem bardzo spokojnym. Piękne oko ma. Tu taki fajny jest gołąb, silny, plecy i tak dalej. A już tu ostatni gołąb, którego zaprezentujemy. To jest mój gołąb lotowy, który niestety uszkodził sobie skrzydło. 107 to jest gołąb. 2021, kiedy zdobyłem wicemistrzostwo gołębi młodych. On, ja później pokażę na listach, to on siadł pierwszy u mnie, wyprzedził moje wszystkie gołębie młode o 15, jakieś 17 minut. No i to jest syn tej prezentowanej samicy 1460, którą uważam, że jest moim najlepszym rozpłodową samicą. Tam z gołębi Wieśka, co mówiłem. No ale to jest taki ambitny gołąb, że po prostu on poszedł na pierwszy lot jako roczny. Nie wrócił z tego lotu w ten sam dzień, co mnie zdziwiło. I na drugi dzień opowiem tą historię, bo to tak było, że karmiłem gołębie, miałem drzwi do gołębnika otwarte, mam tylko 3 stopnie do gołębnika. I sięgam tam po karmę i tak dalej i nawet się aż tak wystraszyłem. On wszedł pieszo do gołębnika z zerwanym skrzydłem. Doleciał jeszcze jakoś do domu.
i normalnie pieszo po tych schodkach wszedł do gołębnika. No i niestety próbowałem jeszcze go wypuszczać i tak dalej, trochę jakichś takich środków na mięśnie, na stawy, ale on już nie wrócił do siebie i on zostaje u mnie w rozpłodzie. Nie jest już lotowany i raczej chyba już nie będzie. Ale mówię, ja pokażę na listach, to był gołąb, który wyprzedził wszystkie moje gołębie wtedy chyba o 17 minut z lotu 356 km młodych z tego Duvberry. No i to jest właśnie syn tej samicy 14. To jest półbrat do tych moich 3-letnich samic lotowych, 3, 3, 5 czy 3-6 tych moich dobrych samic, to jest półbrat ich. Bo to jest ta sama matka, tylko tu jest ojciec inny. Cieszy to człowieka, no to trzeba się bawić. Trochę tych gołębi jest za dużo, no bo na ten system tutaj, jak wspominałem, 15 gołębi lub 25 możemy koszować na te loty narodowe, no to jest mało trochę, no ale po prostu trzeba uszczuplić hodowlę, mieć mniej w gołębniku i selekcjonować gołębie. No ja mocno selekcjonuję, ja naprawdę dbam o gołębie, ale ich nie oszczędzam. U mnie roczny gołąb 500-ki, 600-ki jak nie zrobi, no to niestety nie ma miejsca w gołębniku. Dziękuję za uwagę. Dziękuję przede wszystkim firmie Wideolotnik, która mnie tu odwiedziła w Szwecji. I no co, no chciałbym życzyć wszystkim hodowcom, hodowczyniom dobrego sezonu 2023. Przede wszystkim, no myślę, żeby tam było zdrowie i gołębie były zdrowe, to reszta się poukłada. Także pozdrawiam serdecznie.